Dzień dobry Państwu, witam. 10.00, nowy materiał. Proszę Państwa, kilka dni temu aresztowano Pawła Durowa, twórcy aplikacji komunikatora Telegram. W 2013 roku Paweł Durow razem z bratem stworzyli komunikator bardzo popularny w krajach byłego Związku Sowieckiego. Komunikator, który zyskał dużo na wielką popularność na całym świecie, w ciągu dosłownie Paru miesięcy e, obydwaj e, uzyskali e, wycenę swoich firm na ponad 9 miliardów dolarów. W 2014 roku jednak Paweł Durow ucieka. Ucieka dlatego, że e, następuje agresja Rosji na Ukrainę, ta pierwsza. E, wówczas e, Służba Bezpieczeństwa Rosji żąda od Durowa zablokowania komunikatorów e, Telegramu, na terenie Ukrainy, użytkowników ukraińskich. który się nie zgadza, musi uciekać. Najpierw ucieka na jedną z tak zwanych banalowych wysp czy bananowych republik. Niech się republiki na mnie nie obrażają. Tam kupuje paszport, jakoś egzystuje. Dzisiaj, bo dzisiaj to jest aresztowany. Tak, ale później zamieszkuje w Dubaju. Zresztą to mieszkanie w Dubaju wcale nie oznacza, że jest bezpiecznym przecież od wpływu rosyjskich służb, bo agentura rosyjska w Dubaju jest przecież bardzo aktywna i tak jak kiedyś Stambuł był takim miejscem, gdzie się szpiedzy, tak powiem, spotykali, tak dzisiaj jest to Dubaj. Ale wracając do Pawła durowa tego młodego człowieka, multimiliardera, który zostaje zatrzymany w Paryżu na lotnisku pod bardzo poważnymi zarzutami. Związanymi z, oczywiście, jego aplikacją, która umożliwia wymianę, nazwijmy to bardzo eufemistycznie, plików niedozwolonych, zawierających treści dla dorosłych, ale raczej dla dewiantów dorosłych, tak to ujmijmy. Do tego dodajmy też i handel, nielegalny handel, a równie nielegalnymi towarami. Mówię tutaj i o substancjach zakazanych i również o chociażby broni. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, że też ten telegram to jest tylko aplikacja, komunikator. No ja używam tej aplikacji telegram od wielu lat. Śledzę to, co się dzieje w rosyjskojęzycznych mediach również i na terenie Ukrainy, również na terenie Kazachstanu, jakoś sobie tutaj z moim rosyjskim. I faktycznie, muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem obserwatorem, nie uczestnikiem dyskusji na różnych kanałach Telegramu. Są takie kanały, jest tylko komunikator w telefonie, że można skorzystać z Telegramu i do kogoś napisać, czy kto ma też tę aplikację, czy zadzwonić. Ale przede wszystkim tam są też kanały informacyjne, ale o różnych informacjach, i oczywiście można znaleźć to, co chce się znaleźć. Rosja w tej chwili jakby przestała respektować jakiekolwiek umowy międzynarodowe. Sami zresztą podchodzą do wielu spraw obyczajowych. Mówię tutaj o treściach internetowych. I niby jest to zabronione, ale bardzo łatwo dostępne. I przyznam się, że od mniej więcej właśnie dwóch lat nasiliły się kanały, egzystencja takich kanałów, właśnie na Telegramie, które kompletnie wykraczają poza przyjęte ogólnie światowo normy społeczne. Wydawać by się mogło, że właściciel Telegramu czy telegrama, Paweł Durow powinien reagować tak, by jego aplikacja była wolna od takich treści, powinny te treści być blokowane. Ja pamiętam w 2021 roku, kiedy tak zwana poufna rozmowa, czyli nie wiadomo do dzisiaj kto, publikowała na Telegramie. Maila dworczyka, na pewno Państwo pamiętacie. Najpierw pojawiła się na Telegramie, e, potem pojawiły się e, bardzo interesujące, e, tu cudzysłów, teksty e, Szymona Jadczaka i pani Anny Mierzyńskiej, twierdzące, że skoro to na Telegramie, to muszą to być Rosjanie. Potem to ewoluowało, że są to jednak Białorusini. Potem w drugą stronę, że znowu Rosjanie. E, Szymon Jadczak. E, stwierdził, że rozmawiał z oficerami GRU przez Telegrama e, i że to są Rosjanie tak i że to rosyjskie spec-służby. No, wystarczy tylko tak powiem, założyć kanał na Telegramie e, i można uchodzić za rosyjskiego szpiega. Nie wiem, co na to pani Paulina Matyszek z partii razem, e, która ostatnio założyła właśnie kanał na Telegramie. Nie wiem, czy to ma być prowokacja, czy... Yy, czy jakaś manifestacja ciężką i powiedzieć: Ta kobieta, że ona ma 40 lat, drodzy Państwo, to nie jest nastolatka. 40-letnia, yy, dojrzała kobieta, yy, która wklecie no, trochę w dół tak? najróżniejsze. No, nie, ale nie, nie będę tutaj omawiać postaci pani Matyisiak, absolutnie. Wracając do Pawła Dorowa, zarzuty wobec niego są poważne, również umożliwianie prania brudnych pieniędzy, zarzuty kryminalne. Proszę Państwo, służby francuskie, z tego co wyczytałem i się dowiedziałem, służby francuskie nie zatrzymują multimiliarderów, gdy wysiadają ze swoich prywatnych odrzutowców, tylko dlatego, że ktoś pokazał gołą pupę gdzieś na telegramie. Oczywiście, to tak, jest taka metafora. Tylko muszą mieć konkretne dowody. Nie jest też tak, że Durow nie, nie znaczy faktem jest, że nie współpracował z FSB i z innymi rosyjskimi służbami, ale to było 10 lat temu. Dzisiaj zarzuca mu się, że jego Telegram służy do dezinformacji, do wzniecania niepokojów społecznych z użyciem przekazywania fake newsów, które są zresztą organizowane na terenie, na terenie Federacji Rosyjskiej. Tam za pomocą takich właśnie kanałów specjalnie przygotowywanych przez propagandystów sieje się dezinformacje. Ja zresztą muszę to potwierdzić, mili Państwo, ponieważ ja obserwuję kanały tele, Telegramu, Telegrama, Telegramu chociażby propagandystów białoruskich. Dmitry Biliakow, pułkownik KGB, były żołnierz jednostek specjalnych w Białorusi, specnazu, dzisiaj propagandysta, człowiek, który prawdopodobnie odpowiada za śmierć polskiego uciekiniera z wojska, tego Emila Czeczko. Sprawa Czeczki do dzisiaj nie została wyjaśniona. On dalej spoczywa gdzieś tam na cmentarzu na Białorusi. Również i Bieljakow jest oficerem prowadzącym Tomasza Szmyta, byłego sędziego, który przebywa w Mińsku, a który jest podejrzewany o szpiegostwo i jest nakaz jego aresztowania. To są tylko niektóre przykłady, takie można powiedzieć z naszego podwórka, pierwsze z brzegu. Ale ja też obserwuję kanały rosyjskie, które dezinformują samych Rosja. I nie mówię tutaj o agencji TAS, tylko są kanały, które służą do dezinformowania obywateli Federacji Rosyjskiej. To no przyjęcie, że nie wiem ile tam jest Rosjan, 140 milionów czy jeszcze więcej, wszyscy są zwolennikami Putina. No, to jest może, że jest to założenie błędne, ale ale no właśnie, tak? Ale propaganda, w której oni uczestniczą, a jak wszyscy państwo wiecie, Rosja to nie kraj tylko stan umysłu, takie popularne powiedzonko było kiedyś ukute i to po części jest prawdą, gdy oglądam te kanały dezinformacyjne rosyjskie, siejące jakąś nieprawdopodobną bzdurną propagandę, poczynając od płaskoziemców, a kończąc na informacji, że Joe Biden nie jest człowiekiem, tylko jest kosmitą. I czytam też komentarze Rosja, to zaczynam się mocno martwić o populację w tym kraju. Zmierza to w jakimś dziwnym kierunku. Też i kraje takie jak Turcja. I pokrewne również używają telegrama do, komunik do komunikacji między sobą. Na przykład obserwuję, w tej chwili ten kanał jest można powiedzieć martwy, ale jeszcze we wrześniu i październiku ubiegłego roku turecki kanał tam byli pośrednicy wizowi, którzy załatwiali polskie wizy. Ja nie wiem, dlaczego tym nasze służby się nie zajęły albo się zajęły. Oto monitorowałem. No, nie będę się pytać służb, czy są jakieś efekty. Tam załatwiali tureccy pośrednicy polskie wizy, twierdząc, że są w stanie załatwić polską wizę Schengen, oczywiście, w 24 godziny. Miało to kosztować 4000 euro. Nagrywali filmiki ze szczęśliwymi posiadaczami takich polskich wiz Schengen. Nie wiem, co na ta ambasada w Ankarze, ale myślę, że trzeba będzie się temu bardzo głęboko przyjrzeć. Ja będę monitorować. Resort Spraw Zagranicznych, czy w tej sprawie zostało wszczęte jakieś postępowanie wyjaśniające, czy służby kontrwywiadowcze tym się może zajęły. Nie interesuje mnie, jak się zajęły, bo to jest ich sprawa. Nie interesują owoce, efekty. Ja nie będę zaglądać do garnka. Służbą. No, chyba, że mówimy o pseudosłupkach, takich jak na przykład CBA, to im się przyjrze. Proszę Państwa, aresztowanie durowa może oznaczać koniec Telegrama, Telegramu w takiej formule, w jakiej jest obecnie. Gdyby się zdarzyło, że Telegram by został wyłączony i doszłoby do takiej sytuacji, to osobiście wątpię, ale jeżeli. Durow za odzyskanie wolności miałby Telegram wyłączyć, przekazać kody dostępowe, zbał jak zbał, cały, tak, całą administrację nad, tym, nad tą aplikacją przekazać służbom. No, na pewno nie będzie to koniec finansowy Durowa, to z pewnością, bo jest wystarczająco bogatym człowiekiem, ale na pewno będzie to koniec propagandy za pomocą tej aplikacji i tych kanałów. Bo ona po prostu zostanie wyłączona, przestanie działać. I nie ma. Switch off nowej anglicy. Zresztą też jest ciekawa sprawa. Tak na koniec taka dygresja a propos switch off i wyłączników. bo Wyobraźmy sobie, mili Państwo, co by się stało, gdyby właśnie nagle ktoś nam prąd wyłączył. Bywa, że czasem z takich czy innych względów burza, czy cokolwiek, wyłącza się prąd. Jesteśmy wkurzeni świeczki. Nie działa internet, nic nie działa. Teraz pomyślmy, gdyby ten prąd został wyłączony na takim poziomie, że faktycznie wszystko przestaje działać łącznie z telefonami padają stacje bazowe, telefonii komórkowe. Nie jesteśmy w stanie się nigdzie dozwonić. Wszystkie instalacje niskoprądowe też nie działają. Taka trochę apokaliptyczna wizja, ale myślałem sobie, że po tak mniej więcej dwóch, trzech tygodniach. Wrócilibyśmy do XVIII wieku. I nie do ka ery kamieniałpanego, ale myślę, że XVIII wieku. Bo jeszcze gdzieś w muzeach zostały maszyny parowe, żebyśmy sobie z maszynami parowymi poradzili. Ale to byłoby ciekawe zjawisko, jak ludzie musieliby na przykład zacząć polować, by przetrwać. Ja nie jestem zwolennikiem polowań, wielokrotnie też o tym mówiłem. No ale coś trzeba jeść. Stal wykuwa się w ogniu, czy przygotowywać potrawy z tego, co można znaleźć w lasach. Prąd nie działa, transportu nie ma, zapada martwa cisza. Dajcie zaś w komentarzach Państwo, jakie jest Państwa zdanie na temat dzisiejszego tematu, który poruszył właśnie Paweł Dorowa, tego telegramu, jego treści, które są przekazane. Czy Państwo macie zainstalowany telegram, Jestem ciekaw, czy kiedyś go używaliście i jakie są Państwa wrażenia. Ja się tymczasowo z Państwem żegnam. Widzimy się oczywiście o 14.00. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia.